Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach. Znaczy, no powiedzmy, że na modach, tylko trochę mniej na modach niż normalnie bym to grał na modach, ale na modach. Jesteśmy sobie teraz w ekspiarce i, no, jakby tutaj to powiedzieć, no, troszeczkę sobie pograłem jakby poza odcinkiem i wybudowałem już parę rzeczy. Chociażby zbudowałem sobie już domek, już go skończyłem. I wybudowałem prawie farmę wieśniaków. Farmę wieśniaków. Przyprowadziłem ich z wioski do tutaj pod mój domek. Ten, co sobie nowy wybudowałem. Tutaj jest mój domek i tu jest ta farma wieśniaków. Jeszcze nie skończona, bo potrzebuję łóżek. I w sumie chyba tylko łóżek. Także tutaj jest ta farma jeszcze, czyli no prawie już gotowa. Domek zaraz wam pokażę. I w sumie teraz wypadałoby, ciągnąłem ich z tej wioski, tych wieśniaków, jakoś tutaj, no sobie po prostu ja jakoś ich przeciągnąłem tutaj, kurde, na łódce. No tam się trochę okopałem, trochę budowałem taki mostek, żeby wiadomo, nie, żeby tą łódką jakoś tam się przedostać. Trochę mi to zajęło, ale jakoś się udało dwóch wieśniaków przeciągnąć, bo dwóch wieśniaków w zupełności wystarczy, żeby ta farma działała. Więc tutaj dobrze mi się trafiło, że ta wioska była w tak, no powiedzmy, w miarę blisko, nie? Także ten. Bo ta wioska to była, o, ta tutaj, no tak 415 metrów od miejsca, od którego teraz jestem, więc w sumie chyba nie najgorzej. Tak mi się wydaje. Także no, bo tutaj jest domek, ta tam jest, nie, tam nie jest domek. Ta, tu jest domek, no to tam to wioska była, no, czyli 415, może 400 nawet, nie? Także... Skończył mi się miecz, więc wyciągam swój diamentowy. Teraz na diamentowym sobie tutaj popykamy. No i cóż, tutaj sobie trochę poexpiłem, 20 level wbiłem. Oczywiście raz mi się zginęło, więc jeden level już straciłem. Miałem chyba 30. Jak widzicie, to już jestem trochę przygotowany na to, że... na tą farmę. A, i tutaj mam też windę w ogóle, żeby... Tutaj mam windę w dół, a tu mam windę do góry, żeby sobie wyjść stąd, nie? O, myk. I sobie wychodzimy. Także chodźmy sobie tutaj do farmy i zaraz wam i do domku, zaraz wam pokażę, jak tutaj to wszystko wygląda. Nie wiem, tak się zaraz zastanawiam, czy to był dobry pomysł, że tyle wybudowałem poza odcinkiem, ale nie wiem, no w końcu nie, no to było tylko budowanie w sumie, nic ciekawego nie robiłem, nie? Więc tutaj wam wszystko po prostu pokażę, co zrobiłem i tyle. Więc tak wygląda mój domek. Jak widzicie, jeśli ktoś ogląda zagranicznego YouTube'a, to może ten domek kojarzyć. Jest to jeden z domków jednego YouTubera, który zajmuje się modyfikacjami. Znaczy no, który nagrywa dużą serię z modyfikacji. I no, tam nagrywa nie po parę, tylko po parę dziesiąt, nawet do setki to kurde podchodzi tych odcinków, więc no to jest taki YouTuber, który rzeczywiście ogarnia mody i którymś z tych pierwszych jego epizodów, tam parę lat temu, właśnie taki domek zbudował i jak widzicie, tutaj go tak też sobie postanowiłem postawić. Jeśli ktoś się oczywiście kojarzy tego youtubera, to piszcie w komentarzach, zobaczymy, czy zgadniecie. A osoba, która zgadnie, dostanie serduszko. O, powiedzmy, że tak. Także no. Tutaj tak sobie ten wybudowałem i tutaj jeszcze sobie to odłożymy, te bloczki, bo nam niepotrzebne. Tarczę jeszcze mam? Jeszcze mam. I także ten. I co mi tutaj jest potrzebne do tego? Tam jest mi potrzebne szkło. Lectern. Spruce trapdoor już mi nie jest potrzebne, bo już... A nie, jeszcze jest, będzie mi potrzebne. Spruce fence jeszcze też mi będzie potrzebne. Szybko. Jedzenie to tam wiadomo. I te łóżka, nie? Te łóżka. Także musimy iść do tej wioski, tamtej wioski. Bo tutaj właśnie robię jakby, żeby oni mi tutaj się cały czas jakby mnożyli. I żebym mógł sobie potem te mending wyczaić od nich.
Oczywiście, o ile to jeszcze działa, ale raczej powinno, nie? Bo wydaje mi się, że tego nie naprawiali, żeby takie farmy robić. Bo no, na YouTube jeszcze są te poradniki pod 1.16, jak właśnie taką farmę zrobić. Więc raczej to powinno jeszcze działać, no bo to nie jest jakiś glitch, tylko tak po prostu villagersi działają. Więc wydaje mi się, że to jeszcze działa. Czekajcie, no mam to? Chyba nie, daleko w sumie nie mamy, nie? Może coś się po drodze wydarzy ciekawego, nie wiem. Wskoczy nas jakiś creeper i wybuchniemy w powietrze na przykład. O, to by było super, żeby stracić ten 20. O! A może zjem sobie tą zupę w sumie? Bo tutaj sobie zrobiłem zupę z tych. Zupę z buraczków. Zupę buraczkową, tak zwaną. To sobie ją wykorzystają, żeby sobie to miejsce zwolnić. I w sumie już jesteśmy o wiosce. O, widzicie. Że tutaj z tej wioski ciągnąłem moich tych. O, nawet tutaj widzicie. Tutaj sobie wykopałem nawet taką dróżkę, żeby ich ciągnąć. I bierzemy teraz tak. Jedno łóżko. Jedno łóżko stąd. Jedno łóżko stąd, drugie łóżko skądś indziej, bo widzę, że tu już nie ma. I od razu się chyba kiminiemy w łóżeczku gdzieś tu u nich, bo jak widzicie, zapada już noc. A ja bym tutaj wolał w nocy raczej nie łazić. Weź, chłopie, wyjdź. Postój na mnie, a ja zaraz ci zejdę z wyra. O, i ziomek się położył i wstał od razu, bo od razu dzień. I w sumie był mnie to te łóżko jest mi potrzebne, więc no ta wioska chyba już pójdzie na stracenie, jak im tutaj wszystkie łóżka rozwalę. Czy mam już trzy? Chyba jeszcze jedno potrzebuję. Łóżeczko, także chodźmy gdzieś tutaj, może jeszcze coś znajdę, jakąś chatynkę. Czekajcie, tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. O, nie, tu nie, też nie ma. Gdzieś tu na górce jeszcze były jakieś domki. O, tam na górce jeszcze jest, widziałem. Czekaj, bo tu już ta, to już przeplądrowane jest. Tutaj też, ale tu jeszcze jest domek jakiś. Zajdźmy do niego, może tam będzie. I oj, tam jeszcze jest. O, super, 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 super. A tu chyba nawet do tego wejścia nie ma. Ta, tutaj nawet wejścia do tego nie ma. Bo jest tak wykopane, nie? A w sumie zróbmy tu wejście. Może teraz i tak już tam nikt nie wejdzie, bo nie mają łóżek. Także ta wioska jest. No pewnie tutaj nie wiem. W sumie nie wiem, co się stanie, nie? Jak oni nie mają łóżek teraz w tej wiosce. Nie wiem, niech ktoś napisze, jak ogarnia. Aha, tutaj już było. No to chyba tyle. Chyba już wszystkie łóżka im pożyczyłem. Także chodźmy do domu, bo chyba cztery łóżka są mi potrzebne. Mam nadzieję przynajmniej, że tylko cztery, że nie więcej. Także chodźmy do domu i zajmiemy się kończeniem tej. Znaczy, no, może nie kończeniem, ale przygotowywaniem do rozmnażania ich, tych villagersów. Zobaczymy, czy trafi mi się jakiś dobry. Dobra książka u nich. I mam nadzieję, że cały czas działają tak samo jak na 1.15, czyli że jak postawię ten lektor koło nich i jak go zniszczę, to się zmienia ich ten. Zmienia się ich. No to co mają, nie? Do kupienia. Bo tak przynajmniej to działało na 1.15, jak zagrałem. Że mogłem właśnie im tak zmieniać to, co mają u siebie. Jestem ciekaw, czy to dalej będzie działać. Zasypmy to. Żeby dziury nie było. Chodźmy, w sumie to też tutaj. No, tam dziura była, bo tam jakiś tunel był, nie? Tam postawiłem pochodnie, żeby tam, kurde, mobki się nie rozpiły. I teraz tak.
Tutaj musi być to na tym poziomie, więc w sumie postawmy tutaj parę bloczków. A tu jeszcze mam ten. No tutaj takie niefortunne miejsce trochę. Zresztą nie powinno być niżej jeszcze. Nie. Jest dobrze. Jest dobrze. Nie będę używał skrótu na jest dobrze, bo no, bo lepiej nie. Teraz dajemy to tak. Jeszcze. Jeszcze dwa, nie, tak. Czyli dajemy jeszcze tu. I jeszcze jedno tu. I teraz mamy takie kółeczko, co nie? I teraz schodzimy w dół. Podkopujemy się pod to. I rozkopujemy tutaj wszystko, to co żeśmy postawili, no bo to były takie tymczasowe broczki tylko, nie? Po to tylko, żeby te łóżka postawić. Także tutaj sobie to zamurujmy. Tymczasowo. I teraz tak. Tutaj pod tym, pod tą dziurą dajemy płotek. O taki, o. Żeby tutaj sobie stanęli. Sobie wyjdźmy jeszcze chwilowo. Czekaj, czy ja to dobrze zrobiłem? Źle. To musi być jeszcze niżej. Źle dodałem. To musi być niżej jeszcze. To musi być tu, na tym poziomie. Aha. Źle dodałem. Dobra, jeszcze raz poprawka. Poprawiunia. I teraz dodajemy tak. Tu. Tu. Weźmy tutaj ten bloczek, dajmy go tu i postawmy tu. Bloczki. Jeszcze dwa bloczki. Dobra, te płotki na chwilę out. I tu. I teraz tak. Kopiemy się w dół jeszcze. Rozkopujemy. A, nie mam tego. Rozkopujemy to znowu. Od razu możemy postawić sobie ten płotek tutaj. Jup, jup. Dobrze, teraz będzie chyba dobrze, nie? Jak mi się wydaje przynajmniej, że tak to było, nie? Że to było jedną kartkę niżej. I to rozkopujemy tutaj ładnie. Wyjdźmy. Stawmy tutaj, żeby tu było takie wejście. I teraz tak. To rozkopujemy. To jeszcze schodzimy w dół. Tu będzie szkło. I szkło będzie tu. Tu i tu. To jeszcze niżej. Tak. I jeszcze tutaj się musimy wykopać, żeby mieć wyjście. Dobra. To jeszcze niżej. Jeszcze niżej. I teraz tak. Oj, a w sumie i tak to czy będzie jeszcze niżej. Nie, w sumie nie trzeba będzie jeszcze niżej, ale dobra, już niech będzie. Teraz tu dajemy szkło pod to. I dobra, mamy coś takiego. Czekaj, czy ja to dobrze zrobiłem? Chyba ta, nie? Czekaj, ta. No tak musi. Nie, no tak musi być. Czekaj, ta. Ja to dobrze postawiłem teraz. Oj. Postawmy te trapdory. O Boże. King Sirius. Zabieraj te trapdory z powrotem. I teraz. Nie w tą stronę. Nie w tę stronę. Ale tak, no to musi być tak nisko, bo inaczej bym nie postawił tych trapdorów, bo tutaj tu nie postawię dwóch. Aj, fuck. No, źle. O, wezmę te trapdory teraz? Wezmę, dobra. Te
Znaczy ten, zróbmy. Tak. No, czemu się dwa stawiają? O. To nie w tą stronę. To jest najgorsze, że nie w tą stronę. Ale z tej strony spróbujmy. O. Właśnie. I właśnie. Ta, to musi być na tym poziomie. Ta. Czy jest teraz dobrze? Jest dobrze. Teraz w ogóle obudujmy też szkłem, bo to musi być tu. Tu. I chyba jeszcze. Tu. Tu. I takie coś. I takie coś. Nie takie coś. To musi być tu i a, szkoda, że Silk Toucha nie mam, nie? Kurde, to bym sobie też szkło mógł sobie zgarnąć, ale dobra. Jeśli nie mam, to trudno. I teraz tu to nie. Dobra. Teraz to zasłaniamy. Tego nie może być widać i tutaj w sumie też i w sumie tutaj też dajmy sobie o szkło w to miejsce, żeby tutaj czasami coś nie spadło stąd, jak się coś, jakby się jakiś mały villager zrespi, to żeby po prostu nie spadł przez tą dziurę, nie, bo no różnie to bywa, co nie. Kurde, nie no, jakbym dał to wyżej, to by było źle chyba, nie? Może nie? Moment. Może to musi być jeszcze wyżej? Ten klocek. Nie, no nie może być wyżej. Chociaż w sumie... Nie wiem. Czy to musi być jeszcze wyżej, czy nie? Czekajcie, dajcie mi jeszcze jeden sprus. Jakbym go postawił tu. Gdzie on teraz jest? Dobra, czekajcie, idę spać, bo jest ciemno i zaraz jak mi tutaj jakiś creeperek wskoczy na łeb, to będzie przypał, nie? A, no i oczywiście jak słyszycie klawiaturę, no to no nic nie poradzę, no. Nic na to nie poradzę, klawiatura jest mechaniczna i jest głośna i no i po prostu no tak musi być, nie? Tak po prostu musi być. Chciałbym rozwalić to, żeby tu widzieć, jak to wygląda. Oj, nie, to jest za wysoko. Nie, to musi być nisko. A to musi na stówę być niżej. To musi być tak. W sumie. No i dupa, już nie wyjdę. No, utknąłem. Oj. Mogę. Dobra, i w sumie mogę to rozwalić. Teraz. Kurwa mać, no. Bo na kucaka jestem, to nie mogę. Dobra, to niech sobie tak będzie. Oni tutaj powoli sadzą. Także spoko. Ja sobie... Tędy wyjdę, o. Tędy wyjdę. Teraz wezmę sobie te bloczki, żeby czasami tutaj nie wyszli, bo oni kurde lubią tak wychodzić. Dobra. Tu jest okej. Rozwalamy. I teraz schodzimy w dół. Potem sobie zrobię jakąś windę tutaj. No nie będzie to jakaś głęboka winda, ale... tak, o żeby po prostu szybko stąd wyjść. W sumie mogę zrobić na przykład tak. Tutaj sobie to zaślepić i jakoś tędy kurde wychodzić, nie? O, tu jeszcze brakuje. Aj, dobra. Jakoś tędy, o. Żeby jeszcze rozkopać. Tutaj i teraz tak. To rozwalić. Wezmę sobie te bloczki i postawię je. O, no. Ja.
I teraz kobelek tutaj, kobelek idzie tu, to załatamy tutaj i będziemy musieli tak rozkopać jeszcze w tą stronę. Tu tutaj będą tory. Tu będą tory. Czekaj, bo ja to robię w którą stronę? Tam jest. A tam jest ten. Dobra, to. To w sumie. Nie, to w sumie dobrze, dobrze, dobrze. Bo tam jest ten. Tam jest farma, no to w tą stronę będzie dobra. Czyli tutaj będzie tak. Tutaj będzie. Oj, a tutaj. A dobra, to trzeba załatać, bo tutaj nie może być nic widać. Bo tu będą tory. One będą sobie tutaj łapały tych villagerów. I powinno to wszystko jakoś działać. Oczywiście nie mam torów jeszcze, ale to za chwilę, nie? Za chwilę się to ogarnie. Ja sobie jeszcze zrobię tu wyjście. Stąd na szybko. Takie ło. Mam nadzieję, że w ogóle ta farma będzie działać, nie? W tym pobliżu koło mnie nic nie ma. Nie ma. Gdzieś tam nisko. O, tutaj sobie załatajmy to. I super. I teraz to powinno działać tak, że oni widzą oczywiście tamto jedno łóżko, to jest dlatego, i tamten ziomek widzi te łóżka. I dzięki temu, że on widzi te łóżka, no to będą oni się teraz rozmnażać. I mały villagerek powinien od razu przybiec tu, wejść tu, spaść tu i spaść na sam dół, nie? Przynajmniej w teorii. Przynajmniej tak działało to na 1.15. Jak się tym bawiłem. Ewentualnie mogę też po prostu postawić tutaj villagera, nie? I oni się będą po prostu tak na odległość, wiecie. No i ten teges, nie? Także to też powinno działać. Ogólnie tutaj chyba powinienem postawić drewno. O, tak, tak jak jest tutaj, że na tych rogach jest drewno, ale dobra. Niech będzie tak. I oni powinni teraz, wiecie, ten teges, nie? Tylko, że chyba jedzenia mają za mało. W sumie, jakbym miał trochę jakiś ten. Te bitruty w sumie. Że nie mam ziemniaków, to jest problem. Cholipka. Czy ja mam. O, mam w sumie ziemniaki. Ej, 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 to może im rzucę. I oni będą się wtedy, no. Ten teges, nie? Zobaczmy, czy jak im rzucę ziemniaczki. O, gdzie ziemniaczki? Dobra, złapali. Ogarnęli situation. Zobaczmy, czy serduszka idą od nich. No. No, ten teges, nie? Ten teges. Czy nie ten teges? Aha. Poszedł je posadzić. O nie, no nie o to mi chodziło, nie o to mi chodziło, nie o to, zdecydowanie nie o to. Ale dobra, przynajmniej sadzi więcej ziemniaczków, nie? Bo tam ile kurde się wysiał, ten ile wyrosło, kurde. Teoretycznie powinienem jeszcze postawić tutaj taki wyżej trochę, nie? Żeby jakieś kurde stworzonka tutaj nie wlazły. Ogólnie to jeszcze będzie dach. Ja będę tutaj robił jeszcze daszek, bo no, to jest jak traktowane jako wioska. Więc tutaj mogą być rajdy. Już tak miałem na swoim tamtym poprzednim save'ie na 1.15. I po prostu tutaj przychodziły rajdy. I to takie srogie rajdy, jak kurde na hardzie. Więc tutaj było naprawdę no, ciężko czasami. Jak kurde te kurde rogacze przychodziły, kurde, co kurde odpychały, co waliły, kurde, cię głową, no to kurde, tam ciężko było, nie? Ciężko, jeszcze kurde, jakiś jeźdźcy, kurde, no to już w ogóle masakra była, nie? Ja tam ledwo, kurde, radę dawałem, ale na szczęście łuk jakoś mi tam pomógł z flamem. No ale ogólnie to, no, kiepsko, kiepsko, nie? Kurde, żeby tutaj nie wpaść teraz.
Więc przydałoby mi się drewno. Drewienko by mi się przydało, żeby tam właśnie obudować to jakoś troszeczkę jeszcze. Bo no, jak rajdy się zaczną, a już jeden był. Znaczy może nie rajd, ale byli ci, kurde. O, ci co rajdują, nie? To nie był rajd, ale przyszli. Więc. Więc to pewnie może, kurde, już coś znaczyć, nie? Że może być rajd za niedługo jakiś. Więc wolę się po prostu, kurde, na razie wolę zabezpieczyć tych villagersów, żeby po prostu później znowu ich nie ciągnąć, nie? Z tej wioski. No bo to, kurde, będzie masakra znowu, jak będę musiał ich ciągnąć tej wiochy tutaj, nie? Czyli drogę już mam jakby wyrobioną, nie? Więc to tam nie byłoby problemu, żeby ich tutaj przyciągnąć znowu, no ale wolę, kurde, jednak tutaj ich jakoś wolę bronić tych, co mam, nie? Niż ciągnąć tutaj nowych. Także tutaj trzeba będzie jakoś ich tutaj, im ładny tutaj daszek zrobić, taki płaski. I w sumie tyle, nie? I tam już nic do środka nie powinno wejść. Okej. I tam nie powinno już nic wejść do środka, taką mam nadzieję. O, kurde! Jak tą kratkę się tam między zmieściłem. Nie trafił, no to trochę bym dostał. Dobra. Więc teraz tak. Chodzimy tutaj na górę. O. No i co? Stawiamy te bloczki na tych rogach. Przynajmniej na razie tyle, nie? Później się tam jeszcze podostawia, pozrobi się te półpłytki i postawi się właśnie taki daszek. Jeszcze tutaj, tu w sumie możemy to obudować na płasko, nie? Bo tu nic nie będzie. I teraz tak. Czy oni już ten tegę zrobili, czy jeszcze nie? Chyba nie, jeszcze mają chyba za mało żarcia, czy czegoś tam? Nie wiem. W sumie mógłbym im pomóc trochę z tym żarciem. Mógłbym po prostu im tutaj zasiać to, nie? Rozwalić i zasiać po prostu. Także czekajta. Weźmy sobie, zróbmy wyższy ten. A, i tu padnę i dobra, i tu będzie ten. No i weźmy te już wyrośnięte, nawet te lekko wyrośnięte, porozwalajmy i posadźmy im to, nie? Jeszcze raz, żeby po prostu więcej tego było tutaj, nie? Nasadzone. O, i tutaj im posadźmy ładnie i dzięki temu po prostu będą mieli więcej, nie? O, i super, 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 teraz spadamy stąd. A, już coś słyszę. Oj, czekaj, ta jeszcze tutaj to rozwalę. Żeby tutaj nikt nie wskoczył do nich. Dobra, spadamy, spadamy, spadamy. Do domu, do domu. I do łóżeczka. Do wyreczka. Na spanko. Dobra, i wychodzimy. Jakieś ząbiaki są przed wejściem? Nie ma, ale są, kurde, tam na dole, gdzieś w tych jaskiniach cały czas. Tutaj mamy te właśnie bidruty, czy tam buraki po prostu. Tutaj też tutaj zbierzmy. My tutaj praktycznie wszystkie wyrosły też. Więc możemy po prostu zasadzić kolejne. I ewentualnie rzucić im tam trochę bidrutów, nie? Też do środka. Aż nie wiem, czy cebu, wtedy będą te bidruty sadzić, nie? Zamiast ziemniaków. Okej, okay, i mam 18 bidrutów. Z bidrutów chyba możemy tylko zrobić. Tak, możemy zupę albo czerwony. O! Ale czy ty, ziomeczku, możesz wejść jakby tutaj? Do środka? Czekajcie. Jakby tutaj to ogarnąć, żeby on tam. Czekajcie, nie mogę. O, jest. Mam go. Właśnie o to chodziło, żeby on tam las. Zajebiście. Dobra, i oni teraz będą. Wiecie, ten teges, nie?
Dobra, 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 dobra. I on teraz będzie, on teraz jak będzie miał jedzenie, to powinien się, no, właśnie ten tegus, nie? I wtedy te małe villagerki powinny spadać tutaj w to miejsce. O, w ogóle ja tu ciemno mam, to weźmy, kurde, to trochę rozjaśnimy. Bo kurde. Lipa by była, jakby coś się tutaj zrespiło, nie? A, ten olark, zapomniałem, że mam ten. To jaskini jeszcze, nie? Ale dobra, to się tutaj załatwi zaraz, nie? O, tak. I tak, o, i załatwione. No i tu będzie jakby przejazd, tu będzie jechał wagonik, wagonik będzie zabierał ich i jechał. I będzie jechał dalej, nie? Przynajmniej tak to działało na moim serwerze. Czy no, nie na moim, tylko na znajomego serwerze. Na 1.15. I to działało całkiem okej. Okay. Bez żadnych problemów. Także mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Oczywiście najpierw muszą mieć wystarczająco jedzenia, żeby jakby się zaczęli mnożyć. Także to pewnie jeszcze chwilę potrwa, ale zanim tam ogarną, no to ja tutaj porozświetlam troszeczkę, żeby tutaj jasno było. O, nawet dwa postawię. Dwie pochodnie, nie dwa. No i tutaj fajnie, że ten, że on tam wlazł. To idealnie po prostu. Bo tam chciałem właśnie go jakoś wrzucić, ale widzę, że sam ogarnął, że tam musi wejść. Także tutaj mi się to podoba. Tutaj chyba żadnego wejścia jakiegoś do środka tam nie ma, więc tutaj o to właśnie chodzi. I on tutaj powoli sobie sadzi te ziemniaczki. Very good. Oczywiście, jakbym miał więcej, no to tam bym wtedy zasadził jakby wszędzie, ale. Ale, no. No nie ma, nie miałem jak, nie. No, a widzicie, też enchantment już mam. Niestety. No, brakuje mi bookshelfów. Tutaj jest problem, niestety, z tymi bookshelfami, ale za to mam Ender Pearl. Ender Pearl. I czekajcie, z czego się robiło tą perełkę, kurde. Aha, Blaze i perełka. Dobra, to możemy sobie zrobić, kurde, ten Eye of Ender. W sumie. I zobaczyć, w którą stronę jest twierdza. Dobra, pójdźmy sobie tutaj, żeby po prostu widzieć, gdzie to leci. Tam gdzieś. Czyli na. Czyli gdzieś tam. Czyli w stronę wioski w sumie. Czyli z tego miejsca w stronę wioski. Jup. Sobie zaznaczymy najpierw tutaj, że z tego miejsca w stronę wioski tamtej. Dobra. Czyli gdzieś tam jest twierdza. W sumie wydaje mi się, że na jednym oczku mi się uda tam dojść. Na spokojnie. Już raz mi się tak udało, że na jednym oczku tam doszedłem. W sumie ta wioska jest 1000 metrów stąd, więc w sumie nie zdziwiłbym się, jakby twierdza była pod wioską, nie? Bo to też możliwe jest. Także ten, spauzuję i zobaczymy, czy uda mi się dojść do tej wioski. Nie będę korzystał z cheatów, czyli z odnalezienia twierdzy. Po prostu pójdę i z tym jednym oczkiem zobaczymy, czy mi się uda. Także spauzuję sobie teraz i za chwilę wracamy.
Okej, jesteśmy z powrotem, już dotarłem do tej wioski, która była te 1000 kroczków od mojej bazy i zobaczymy teraz, gdzie nasze oczko nas poprowadzi. O, gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Gdzieś w tą stronę, powiadasz? O. Dobra, podejdźmy tu i rzućmy oczko jeszcze raz. Zobaczymy, czy pójdzie w tamtą stronę. Ta, dobra, tutaj gdzieś idzie. Cały czas. O nie! Pękło. Pękło. No nie. Ale czekajcie, tam jest nas. A, no tak, tam jest nasz domek. Więc w sumie tam, więc w sumie jeszcze gdzieś tam, kurde, trzeba będzie iść. O, shit. Jak myślicie? Jak daleko musimy jeszcze iść, żeby dojść do naszej wioski, czyli do twierdzy? No to jeszcze już od domku jestem już 1100 prawie kratek. Więc powiedzmy, że powiedzmy, że jeszcze 1000, znaczy 2000. Powiedzmy, że jeszcze z 500, tam no 400 w sumie. Powiedzmy, że jeszcze z 400 klocków pójdziemy do przodu i zaczniemy kopać w dół. Zobaczymy, czy mi się uda trafić twierdzę. Jak jeszcze przejdziemy kawałek. 1200 prawie. Oj, kurde, nie mówcie mi, że na wodzie to będzie. No, please. Please, no. Oby nie. Oby, kurde, nie. Oby nie woda, nie. Tu, kurde, no, lipa będzie. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj, nie. Się uda tutaj tą twierdzę wychodzić gdzieś na tym koło tego piachu, nie? Bo nie chce mi się kopać jakoś głęboko. Kurde, ten odcinek znowu będzie 40-minutowy. Ja pierdzielę. Ile już jestem? 1200. Dobra, chodźmy jeszcze kawałek. Chodźmy jeszcze kawałek i może gdzieś tutaj? Co o tym myślicie? Żeby gdzieś tutaj kopać. Spróbujmy, nie? Gdzieś tutaj się wkopać, kurde, w ziemię. W sumie ten, dajcie mi chwilę, ja sobie tutaj pokopię i wrócimy jeszcze raz.
Okej, okay, jestem z powrotem. Chyba jednak się nie udało, ale wydaje mi się, że po prostu. No, musimy iść po prostu dalej, nie? Jeszcze dalej troszeczkę. Ale już twierdzą, zajmiemy się raczej w kolejnym odcinku, bo ten już kurde znowu ma prawie 40 minut, a nie chce mi się kurde znowu cały dzień potem tego odcinka wysyłać. Także cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No, zrobiłem troszeczkę więcej, no, poza odcinkiem, ale mam nadzieję, że to, co zrobiłem, po prostu, no. No, miałem taką myśl, że po prostu to będzie nudne, to co. Bo tam tylko w sumie budowałem i nic więcej. Oj, telefon mi pada. Także ten. No, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zbudowania farmy villagerów. W kolejnym odcinku zaczniemy oczywiście ogarniać tą farmę troszeczkę dalej. Czyli no, po prostu będziemy próbować dostać mending. Lub ewentualnie jakieś inne rzeczy, na przykład, nie wiem, może Silk Touch, czy jakiś, kurde, Sharpness, o, Looting też, kurde, dobre będzie, albo coś innego, nie? Jakieś inne dobre enchanty na właśnie na kill-off, albo na miecz, albo na zbroję. No, coś na pewno tam będziemy musieli ogarnąć i oczywiście zrobimy też jakby taki. No, taką bazę dla tych villagerów z dobrymi enchantami, żeby jakoś ich przechowywać w jakimś bezpiecznym miejscu, więc trzeba będzie też zrobić właśnie taką bazę dla nich, takie domki, czy no, taki duży domek dla wszystkich villagerów, żeby po prostu byli bezpieczni i żeby nic ich nie atakowało. No i oczywiście będziemy musieli też zmienić później difficulty na hard. Bo będziemy oczywiście zamieniać ich w zombiaki i leczyć, żeby no, żeby ich oferty były po prostu tańsze. Bo tak przynajmniej robiłem na 1.15. Zobaczymy, czy też to będzie działać na 1.16. A tymczasem mam nadzieję, że, jak już mówiłem, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie oczywiście subskrybować, komentować i cóż, na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.